Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie Najwyższej Izby Kontroli na tą konferencję. Dziękuję w imieniu Pana Prezesa, dziękuję w imieniu Dyrekcji Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Krakowie. Obecny jest Pan Wicedyrektor. I dziękuję w imieniu własnym naszej Delegatury Lubelskiej, która, jak Państwo wiecie, od kilku lat zajmuje się tym problemem dotyczącym techniki radiowo-nadawczej i z budowy i eksploatacji między innymi stacji bazowych telefonii komórkowej. Jest to druga nasza kontrola. W udziale dziś przypadła mi rola przedstawienia roli organów państwa w zakresie działań prewencyjnych i ochronnych przed nadmiernym narażeniem ludności na pola elektromagnetyczne. Tytułem wstępu powiem, proszę Państwa, że jesteśmy właśnie w trakcie kontroli, która zakończy się niebawem. Sądzimy, że informacja z tej kontroli będzie opublikowana na przełomie listopada, grudnia. I tak naprawdę to w tej informacji znajdzie się kwintesencja tego, co sprowadza się do tytułu, jak działają organy państwa, organy publiczne, które w swoich ustawowych obowiązkach mają zapisane między innymi działania w zakresie ochrony przed nadmiernym narażeniem na pole elektromagnetyczne. Ekspozycja nadmierna to jest tylko taki mój anons króciutki, definicja z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. To takie warunki wykonywania pracy, kiedy pracownik, to się oczywiście dotyczy pracownika, przebywa w polach elektromagnetycznych strefy zagrożenia, a równocześnie wskaźnik ekspozycji W jest powyżej wartości 1. No, skutkiem takiego stanu mogą być oczywiście występowanie negatywnych efektów zdrowotnych, negatywnych skutków u ludzi. Z czym związane jest zjawisko? Coraz, co obserwujemy, taki jest też kierunek rozwoju naszej cywilizacji, coraz większego natężenia pól elektromagnetycznych w przestrzeni człowieka, w przestrzeni właściwie całego świata. No, związane jest to, jeżeli mówimy o telefonii komórkowej, z dynamicznym rozwojem rynku telefonii komórkowej. W tym wzrastająca jest intensywność wykorzystywania usług telefonii komórkowej, szczególnie mobilnego internetu. Pan inżynier z Politechniki, mój przedmówca, przedstawiał tą sytuację i faktycznie może to kiedyś nastąpi, co już widzimy, rozdzielenie jak gdyby urządzeń tylko i wyłącznie do rozmów telefonicznych od urządzeń, które wykorzystują między innymi internet. Także wdrażanie kolejnych standardów technologii nadawczych w telefonii komórkowej to zjawisko potęguje. Mieliśmy 3G, 4G, za chwilę będzie 5G. Jesteśmy jako kraj, zresztą cała Europa i świat, u progu technologii piątej generacji. To wprowadzenie tej technologii, uruchomienie jej spowoduje bez wątpienia konieczność rozbudowy i zagęszczenia infrastruktury telekomunikacyjnej. I te wymienione czynniki wpływają, co już zaznaczyłem, na coraz większe oddziaływanie na środowisko ze strony sztucznie wytwarzanych pól elektromagnetycznych. Jakie mechanizmy ochronne występują i tu już te mechanizmy ochronne są wplecione w funkcjonalne, instytucjonalne działanie państwa. To są mechanizmy w procesie budowy i funkcjonowania stacji bazowych telefonii komórkowej na etapie przedinwestycyjnym, czyli jest to etap poprzedzający uruchomienie nowej lub modernizację istniejącej stacji. Obejmuje formalności podlegające dopełnieniu przez inwestora przed organem administracji architektoniczno-budowlanej. Są to organy w jednostkach samorządu terytorialnego, uzyskania pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót lub budowa modernizacji bez żadnych formalności. Ponieważ jak Państwo wiecie, również z naszej kontroli, za chwilę o tym też będzie mowa, istniejące przepisy prawa budowlanego powodują, że instalacja SBTK do 3 metrów nie wymaga żadnych formalnych działań, nie nakłada żadnych formalnych obowiązków.
a instalacja powyżej 3 metrów. Dominującą póki co jest procedura zgłoszenia, chociaż jest orzecznictwo też odmienne. I organem ochrony środowiska, gdzie potrzebne jest zgłoszenie instalacji wraz z wynikami pomiarów pola przeprowadzonych przed uruchomieniem nowej lub zmodernizowanej stacji bazowej telefonii komórkowej. Jest to system deklaratywny. To operator przedkłada te dokumenty na podstawie własnych działań. I etap poinwestycyjny polega na weryfikacji dotrzymania limitów promieniowania elektromagnetycznego w drodze pomiarów realizowanych przez, i tu mamy na początku dwa główne organy, które zajmują się zagadnieniem będącym tematem tego wystąpienia. Mianowicie organy Inspekcji Ochrony Środowiska i organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Działają też akredytowane laboratoria na zlecenie operatorów telefonii komórkowej, które uzyskują akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. Ocena mechanizmów ochronnych na etapie przedinwestycyjnym. Wspomniałem już, iż główne wnioski z kontroli, którą przeprowadziliśmy w latach 2014-2015, zatytułowanej Postępowania administracyjne związane z budową i funkcjonowaniem stacji bazowych telefonii komórkowej, sprowadzały się do 3 podstawowych zagadnień. Stwierdziliśmy, że są niedookreślone i niejednoznaczne przepisy prawa budowlanego i prawa ochrony środowiska. Wspomniałem już o tych instalacjach do 3 metrów, które nie wymagają żadnych procedur, a teraz mamy oczywiście w przestrzeni technicznej instalacje powyżej 3 metrów. I ta niedookreśloność i niejednoznaczność sprowadza się do tego, to jest problem zarówno po stronie operatorów, którzy też mają często wielki ból głowy, w jakiej procedurze działać, jak i dla samych urzędników będących pracownikami urzędów obsługujących organy jednostki samorządu terytorialnego. Która procedura jest prawidłowa, jak należy się zachować, dlaczego? Bo ponieważ do 3 metrów nie ma żadnych wymogów, ale powyżej 3 metrów część interpretatorów, mówię o całej populacji, którą wymieniłem, uważa, że powyżej 3 metrów potrzebne jest tylko zgłoszenie takiej inwestycji do organu administracji, ale część uważa, że potrzebne jest pełne pozwolenie na budowę z całym procesem. I teraz co na to sądownictwo, bo może przejdźmy do finału, jako że w postępowaniu administracyjnym tą pytią niejako rozstrzygającą sprawę na końcu jest oczywiście sąd. Sądownictwo również jest podzielone. Sądy administracyjne, niektóre uznają, że tak, wystarczające jest tylko zgłoszenie takiej inwestycji, ale jest duża część sądownictwa, orzeczeń sądów administracyjnych, łącznie z Naczelnym Sądem Administracyjnym, które mają zdanie i pogląd odmienny, uważają, że nie. Że do każdej instalacji radiowej stacji bazowej telefonii komórkowej, która jest instalowana na budynkach, mówię o budynkach, nie o przestrzeni otwartej, na każdą taką instalację potrzebne jest pozwolenie na budowę. Dlaczego? Dlatego, że przepisy prawa budowlanego w pierwszych artykułach, jest to artykuł 3, punkt 9, o ile dobrze pamiętam, tak jest interpretowany, że można by było budować taką instalację, jakąś instalację, ale tylko taką, która służy funkcjonalnej istocie budynku. To znaczy, że jeśli to jest na przykład budynek, no nie wiem, przedszkola, to tylko taka instalacja, która by służyła w przedszkolu, ja wiem, zabawom na przykład na platformie nad budynkiem, a jeżeli to jest budynek mieszkalny, typowy taki blok, to instalacja, która by służyła funkcjonalnemu przeznaczeniu tego bloku mieszkalnego. Winda, może nawet solary, które by zasilały na przykład energią elektryczną ten blok, tego typu. Ale nie stacja bazowa telefonii komórkowej, bo a contrario, w jaki sposób stacja bazowa telefonii komórkowej ma integralnie usprawniać czy być elementem integralnym bloku mieszkalnego. Więc to orzecznictwo idzie w tym kierunku. I mamy dwa stany prawne różne. Stan prawny jest jeden, tylko dwa różne stany rzeczywiste i stąd niejednoznaczność przepisów prawa budowlanego. Stąd nasz wniosek, bo uważamy,
złożyliśmy taki wniosek de lege ferenda systemowy w tej kontroli, że dalej ta sytuacja nie może tak trwać. Nie może, bo ona nie rozwiązuje problemu, a tylko go pogłębia. Zadaję pytanie a contrario, a co będzie, jak będzie technologia 5G i nasilenie procesu inwestycyjnego. I to będzie ogromny problem i dla operatorów, i dla organów państwowych. Następnie brak instrumentów prawnych umożliwiających właściwym organom rzetelną ocenę wpływu budowy lub modernizacji stacji na możliwość zagospodarowania korzystania z terenów sąsiednich. To oddziaływanie na tereny sąsiednie jest ogromnym problemem. Państwo, jest pan prezes też tutaj z nami, którzy macie z tym do czynienia, wiecie, że jest to problem ogromny i coraz ostrzejszy w niektórych przypadkach. I brak jednoznacznej procedury pozwalającej rzetelnie ocenić oddziaływanie nowo wybudowanej lub modernizowanej stacji na otoczenie, a jednocześnie nie stanowiącej bariery w rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej. Bo też, szanowni państwo, musimy o tym pamiętać, że jako kraj, jako społeczeństwo, jako Europa, w ogóle jako cywilizacja, rozwijamy się i nikt przy rozsądnym podejściu do życia nie ma intencji, żeby zawracać ten wektor wstecz. Trzeba się rozwijać, musimy się rozwijać, cywilizacyjnie się rozwijamy, tylko że również firmy telekomunikacyjne są elementem tego rozwoju, tylko że procedury muszą być jasne i dla firm, i dla społeczeństwa, a jednocześnie technika i rozwój cywilizacyjny nie może naruszać zasady, która jest wpisana w każdej konstytucji państw kultury zachodnioeuropejskiej, iż państwo ma dbać o zdrowie i życie obywateli. Więc rozwój technologii, rozwój cywilizacji technicznej nie może odbywać się kosztem zdrowia obywateli. Obecna kontrola nosi tytuł Działania organów administracji publicznej w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym pochodzącym od urządzeń telefonii komórkowej. Raport jest w przygotowaniu, jak wspomniałem. I mamy tu do czynienia z sytuacją, że jest to kontrola, która jest następstwem naturalnym poprzedniej kontroli i kluczową jest rola pomiarów kontrolnych pól elektromagnetycznych na etapie funkcjonowania stacji wobec zidentyfikowanych dysfunkcji tego systemu na etapie przedinwestycyjnym, o którym wspomniałem. Wymogi formalne na etapie budowy i modernizacji stacji nie gwarantują, że w otoczeniu stacji zostanie dotrzymany standard jakości środowiska w zakresie PEN. I tutaj nie jest to ustalenie kontroli, bo ja o ustaleniach kontroli państwu nic nie powiem w tej chwili, jako że proces jest niezakończony, a zgodnie z naszą procedurą niezakończony proces co do szczegółów objęty jest tajemnicą. Jest to teza, która była publicznie się pojawiła na panelu ekspertów, który zorganizowaliśmy w Najwyższej Izbie Kontroli w lutym bieżącego roku, jednego z naukowców zajmujących się tym zagadnieniem, teza, którą państwu cytuję. Iż te wymogi nie gwarantują, że w otoczeniu zostanie dotrzymany standard. No, to się prosto interpretuje. Myślę, że nie muszę tu wiele czasu temu poświęcać. Nawet jeżeli mamy spełnione wymogi formalno-prawne, to na etapie uruchomienia, to oczywiście rzeczywistość później może być różna i należy, i to jest pewne ryzyko i też rola organów, żeby badać, jak rzeczywistość ma się do formalno-prawnych spełnionych wymogów. I kontrolą objęliśmy wybrane jednostki Inspekcji Ochrony Środowiska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, które są właściwe w szczególności w zakresie kontrolowania dotrzymywania właśnie dopuszczalnych poziomów PEM w otoczeniu stacji bazowych. Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym, polem elektromagnetycznym polega na zapewnieniu najlepszego stanu środowiska w takich dwóch działaniach, poddziałaniach. Poprzez utrzymanie poziomów pola poniżej dopuszczalnych lub co najmniej na tych poziomach. One wynikają oczywiście z norm prawem określonych. A jeżeli stwierdzimy, że są przekroczone, to zmniejszenie tych poziomów do co najmniej dopuszczalnych, no jeśli są niedotrzymywane. Dopuszczalne poziomy pól i metodyka pomiarów zostały ustalone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 30 października 2003 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymywania tych poziomów. Jakie organy są główne, to już wspomniałem.
mamy Inspekcję Ochrony Środowiska i Państwową Inspekcję Sanitarną. I to są dwa główne organy państwowe, które zajmują się tym zagadnieniem badania natężenia pól, badania dopuszczalnych limitów w środowisku. Inspekcja Ochrony Środowiska ma 16 wojewódzkich inspektoratów i szefostwo w Warszawie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Analogicznie Państwowa Inspekcja Sanitarna i Główny Inspektor, 16 inspektoratów wojewódzkich i Główny Inspektor Sanitarny. Operatorzy telefonii komórkowej w drodze realizacji prawnego obowiązku przeprowadzania pomiarów pól, pomiary te są realizowane na ich zlecenie przez akredytowane laboratoria badawcze, o których wspomniałem. I Polskie Centrum Akredytacji udzielające akredytacji na prowadzenie pomiarów w otoczeniu stacji tym się zajmuje. Inspekcja Ochrony Środowiska została powołana do kontroli przestrzegania przepisów oraz badania i oceny stanu środowiska. Jej zadania to między innymi, tylko proszę Państwa, żebyście Państwo nie sądzili, że jest to jedyne zadanie dla Inspekcji Ochrony Środowiska. Tych zadań jest ogromna ilość, tyle ile występuje czynników narażających środowisko na, mówiąc ogólnie, zanieczyszczenia czy dyskomfort łącznie z ludźmi i zwierzętami. To jest jedno z zadań. Ono polega na kontroli podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska, w tym m.in. dotrzymywania dopuszczalnych poziomów PM w otoczeniu stacji oraz przestrzegania zakresu, częstotliwości i sposobu prowadzenia pomiarów PM przez operatorów telefonii. Prowadzenie państwowego monitoringu środowiska w obszarze PM również należy do inspekcji. A Państwowa Inspekcja Sanitarna została powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, to głównie, w tym m.in. sprawowania nadzoru nad warunkami higieny radiacyjnej, bo zdrowie publiczne obejmuje również oddziaływanie pól elektromagnetycznych na organizmy ludzkie. I inspekcja sprawuje nadzór nad warunkami tej higieny w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości uciążliwości. Do jej zadań należą w szczególności kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w tym dotrzymywania dopuszczalnych poziomów pola w otoczeniu stacji nadawczych, inicjowanie przedsięwzięć oraz prac badawczych w dziedzinie zapobiegania negatywnym wpływom czynników i zjawisk fizycznych na zdrowie ludzi, i działalność oświatowo-zdrowotna mająca na celu kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych, w tym m.in. udzielania porad, informacji w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników i zjawisk fizycznych na zdrowie ludzi. Szanowni poprzednicy, już Państwo mówili o bardzo ważnej funkcji, jaką jest działalność oświatowo-zdrowotna. Jeżeli nie dotrzemy do społeczeństwa z informacjami, z wiedzą, w jaki sposób, korzystając z zdobyczy, cudów, techniki, które ułatwiają nam życie, w jaki sposób korzystać, aby sobie nie wyrządzić krzywdy, jeśli nie dotrzemy przede wszystkim, jeśli chodzi o urządzenia z techniki telefonii komórkowej do młodzieży, to nie osiągniemy tego celu, jakim jest zminimalizowanie negatywnych skutków, bo to bez wątpienia technika jest pożyteczna, ale złe korzystanie z niej może doprowadzić do skutków negatywnych. Tak samo jak mamy, nie wiem, rozpalony palnik elektryczny na kuchni, znakomity wynalazek ludzkości, ale możemy nie poparzyć się, korzystając w sposób niewłaściwy. I do dzieci, młodzieży trzeba docierać, dlatego że bardzo szybki rozwój różnych technik, różnych technologii będzie nasączał chyba świat coraz większymi natężeniami pól elektromagnetycznych. Jeżeli się nie zmieni jak gdyby technologia tych pól, co ja osobiście wierzę, że kiedyś przeskoczymy na taki poziom rozwoju, że pola elektromagnetyczne jakieś inne niż te, które teraz znamy, będą może mniej szkodliwe. Jeżeli dopóki się to nie stanie, musimy edukować młodzież, żeby nie dochodziło później do sytuacji, które są sygnalizowane przez ośrodki badawcze w zakresie medycyny i biologii jako bardzo negatywny wpływ na rozwój mózgu, organizmu ludzkiego w ogóle. Obowiązek zapewnienia pomiarów PM w otoczeniu stacji przez operatorów telefonii komórkowej
polega na tym, że operatorzy są prawnie zobligowani do wykonywania tych pomiarów bezpośrednio po rozpoczęciu użytkowania oraz każdorazowo w przypadku zmiany wyposażenia lub warunków jej pracy, jeżeli zmiany te mogą mieć wpływ na zmianę poziomów PM. No niestety stwierdziliśmy w poprzedniej kontroli, Państwo wiecie, przypadek krakowski, gdzie 800-krotnie było przekroczenie natężenia faktycznego od tego, które było zadeklarowane w jednej ze stacji. Pomiary te wykonywane są na ich zlecenie przez laboratoria posiadające akredytację, o tym mówiłem, a ustawowymi adresatami wyników tych pomiarów są właściwie miejscowo wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska oraz państwowi wojewódzcy inspektorzy sanitarni. Podstawowym celem jest sprawdzenie, czy w otoczeniu stacji dotrzymywany jest dopuszczalny poziom PM, który w tej chwili, jak Państwo wiecie, mamy w warunkach 7 V na metr. To jest norma w Polsce obowiązująca. We Francji jest norma wyższa, ale to jest odrębne zagadnienie, ponieważ to będzie też pokazane przy efekcie tamtej tej kontroli, którą kończymy. Kluczowe obszary aktualnej kontroli to właśnie przygotowywanie kontrolowanych jednostek do wykonywania zadań. My to badamy, w jaki sposób jednostki, te dwa rodzaje inspekcji są przygotowane do wykonywania zadań w zakresie ochrony przed promieniowaniem pochodzącym od urządzeń telefonii komórkowej, jak działalność kontrolna inspekcji jest realizowana w zakresie przestrzegania dopuszczalnych poziomów, w tym realizacja oraz kontrola wyników pomiarów przedkładanych przez operatorów, prowadzenie monitoringu, to są wszystko zadania ustawowe, prowadzenie państwowego monitoringu środowiska i działalność oświatowo-zdrowotna w zakresie ochrony przed promieniowaniem pochodzącym od urządzeń telefonii komórkowej. I kluczowe pytanie w tej kontroli, które postawiliśmy i na które postaramy się udzielić odpowiedzi w informacji w raporcie kończącym tę kontrolę, to czy działania organów administracji publicznej w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym pochodzącym od urządzeń telefonii komórkowej były prawidłowe i skuteczne. Dziękuję Państwu bardzo.